13. Ogólnopolski Festiwal Mini Koszykówki, największe tego typu wydarzenie w kraju, przyciągnął do Koszalina prawie 700 zawodników z całej Polski. Przez prawie 2 tygodnie uczniowie 5. i 6. klas szkół podstawowych łączyli pasję sportową z wypoczynkiem, zwiedzaniem miasta i okolic. Rozpoczynacie swój pobyt w Koszalinie, przyjechaliście z całej Polski i po raz 13 z edycji na edycję jest was coraz więcej. To najbardziej cieszy. Z panami prezesami asystujemy przy tym turnieju, organizujemy go od wielu, wielu lat. Cieszy nas najbardziej to, że ci, którzy przyjeżdżali tu kiedyś, to są już dorośli, ale dalej pasują się koszykówką i takiej zarażenia się taką pasją też w Koszalinie życzę wam. Przyjechaliście z całej Polski, to nowi przyjaciele, nowi znajomi, więc oprócz tego, że będziecie grać w koszykówkę, oprócz tego, że będziecie rywalizować, że będziecie się uczyć tej koszykówki, ja wam życzę przede wszystkim wspaniałego pobytu. 13. edycja. Przemówienia oficjeli. Krótsze, więcej zabawy, więcej tańca, więc chyba tak powinno być. Walka, ale też przyjemność. Lato z koszykówką, zabawa z koszykówką. Słonecznie będzie prawie przez cały obóz, a dla dziecka to najważniejsze jest słońce, dobre jedzenie i woda i właściwie reszta to już jest dopełnienie tego szczęścia. Bo oprócz zabawy, gry będą zwiedzali region do Kołobrzegu, będą pływali po morzu, może jedyny raz w życiu, nie wiadomo, inni może częściej. Ale też wywiozą z Koszalina gadżety, piłki. Jest to między innymi promocja naszego miasta na całą Polskę. Jest to największy festiwal mini koszykówki w kraju i to jest to nie pierwszy już festiwal i bardzo dobrze organizowany przez działaczy koszalińskich. Grałem w Bałtyku, Koszalin, na ZS-ie Poznań, no w drugiej lidze, także to już na tamte czasy to było dość wysoko. Co fajnego jest w tej koszykówce? No koszykówka jest piękna, jest zespołową grą, ale jednocześnie ludzi inteligentnych. Nie tylko poprawia tężyznę fizyczną, czy zwinność i ruch, ale przede wszystkim takie elementy jak odwaga, takie elementy jak samodyscyplina, punktualność. Jest sportem emocjonalnym, widowiskowym. Myślę, dzieci po prostu lubią grać w koszykówkę. Przyjechałem do Koszalina, ponieważ kocham koszykówkę. Gram od połowy czwartej klasy.
Nie, bo to jest mój ulubiony sport. Ja bardzo lubię grać w koszykówkę, bo moja cała rodzina pochodzi z koszykówki. No bo mój dziadek też grał i mój tata grał. No, mama też grała. Jest to sport bardzo ciekawy. Jest to sport, który zawiera bardzo wiele elementów skupiających wszystkich kibiców. Siatkówka jest to też sport bardzo dobry, ale jest to 1, 2, 3 i bach, tak? A koszykówka jest szybka, zwrotna i są rzuty, bardzo szybkie zmiany akcji, także jest to bardzo, bardzo ciekawy sport, który rozwija wszechstronnie każdego młodzieńca, dziewczynkę. Także w tym wieku koszykówkę trenując można potem ćwiczyć jeszcze inne sporty. Dorastały razem ze mną. Ja dorastałem sędziowsko, one dorastały koszykarsko, bo to już mój 7. festiwal. Troszeczkę odpoczywamy, troszeczkę gramy w koszykówkę, trochę się bawimy i trochę mamy innych gier zespołowych, czyli łączymy wakacje, łączymy sport. Można troszkę popływać, można troszkę pograć w koszykówkę i przede wszystkim spotkać się z różnych miast, zawodnicy z całej Polski, nawiązać nowe znajomości. Wiemy, że to jest przyszłość naszej koszykówki, więc my nie możemy ich tutaj w zarodku, można powiedzieć, zgnieść. Za przeproszeniem. Chcemy im pomagać, chcemy ich uczyć i na pewno nie jesteśmy tutaj surowymi, tak zwanymi policjantami. Wiemy, że pełnimy też trochę rolę, może nie trenerów, ale jakichś tutaj doradców i pomocników. Chcemy, aby ta młodzież w przyszłości stanowiła o jakości kadry narodowej, żeńskiej i męskiej, dlatego wiemy, że to już teraz jest ważny etap dla młodych koszykarzy i koszykarek. Odbywają się zajęcia przygotowane specjalnie dla trenerów. Po prostu mówiąc ogólnie, uczymy, jak uczyć te najmłodsze dzieci w taki sposób, żeby to szkolenie było jak najbardziej efektywne. Przede wszystkim chodzi o to, żeby jednocześnie uczyć, a z drugiej strony, żeby te zajęcia były atrakcyjne. Oprócz tego akurat w ramach tego obozu, tego festiwalu dzieci bardzo dużo grają, więc to granie jest takie, powiedziałbym, trochę sparingowe. Nie prowadzimy żadnych tabel, nie rejestrujemy wyników. Chodzi o to, żeby miło spędzić czas, pobawić się, a przy okazji doskonalić swoje umiejętności koszykarskie. Pochodzę z Koszalina i właśnie tutaj uczyłam się koszykówki jako mała dziewczynka. I pierwsze kroki właśnie tutaj stawiałam w tej koszykówce. No i pierwsze sukcesy koszykarskie też odnosiłam tutaj w Koszalinie. Tymi nauczycielami trenerów, powiedzmy, to są osoby, które jak gdyby całe życie z koszykówką spędziły. My uwielbiamy koszykówkę i koszykówce jak gdyby podporządkowaliśmy, czy może nie podporządkowaliśmy, ona jest częścią naszego życia. I po prostu tę pasję naszą chcemy, zresztą nie wszystkim trenerom to jak gdyby trzeba przekazywać, bo niektórzy taką samą, a może nawet większą pasję niż my mają. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że po prostu tym dzieciakom, no sorry, że się powtarzam, ale tę pasję przekazują, jest to takie ważne w dzisiejszych czasach, gdzie tam trudno wśród młodzieży, dzieci u młodzieży o jakieś tak wyprodukowanie jakiejś takiej pasji właśnie. A sport jest bardzo fajny, bo oprócz tego, że cały czas się jest aktywnym, oprócz tego, że się jest cały czas w grupie, w związku z tym chcemy to jak gdyby zaszczepiać też i polecać i utwierdzać tych ludzi, że robią naprawdę bardzo fajną robotę, chociaż nie zawsze jest sukces, bo na ten sukces trzeba bardzo często wiele lat czekać. Nauczyłem się przede wszystkim tego, co to znaczy gra zespołowa, nauczyłem się wielu nowych zagrywek i poznałem wielu nowych kolegów. Bardzo fajnie, mieliśmy bardzo ścisły grafik, ale dawaliśmy radę, było dużo dyskotyk i bardzo dużo fajnych zabaw. Graliśmy bardzo dużo meczy, było też dużo fajnych zabaw i dyskotek. Czego się nauczyłeś? Głównie grania zespołowego i obrony. Festiwal mini koszykówki Count 2.15 dobiega końca. W tej chwili znajdujemy się w auli szkoły numer 3 dawnej trójki, gdzie odbędzie się podsumowanie, wręczenie nagród, podziękowanie uczestnikom.
trzeba trenować, żeby zostać najlepszym zawodnikiem? No, ja trenuję już od pierwszej klasy i ściągnęło to się przez 6 lat. To jest najważniejszy sport według mnie i trzeba w nim bardzo dużo myśleć. Mam nadzieję, że zostanę, że mogę zostać kiedyś koszykarzem. Zostańcie jeszcze, kochanie, bądźcie. Zostałaś najlepszą zawodniczką obozu. Jakie to uczucie? No, bardzo się ucieszyłam i nie spodziewałam się tego. Ile trzeba trenować? No, na pewno sporo. W tym meczu znajdują się same najlepsze zawodniczki z wszystkich drużyn na tym festiwalu. No i mam nadzieję, że zagramy jak najlepiej. Turniej był bardzo rozbudowany, bo mieliśmy i mnóstwo, masę meczów koszykówki i mieliśmy całą masę konkursów, niekoniecznie związanych z koszykówką, czyli standardowo połączenie kolonii, zabawy z meczami, konkursami indywidualnymi i grupowymi. Wyjazdy nad morze i mecze koszykówki. Było tego całe mnóstwo i przez 12 dni myślę, że dzieciaki się nie nudziły. Jest to niesamowite spotkanie dzieci z całej Polski. Dzieci z Lipowej, z południa Polski, z dzieciakami z północy Polski, więc to jest niepowtarzalna okazja, myślę, aby nawiązać nowe znajomości. Mam szczerą nadzieję, że zawodniczki, zawodnicy z festiwalu spotkają się w przyszłości w kadrach narodowych, może kadrach makroregionu, że to jest początek nawet nie tylko przygody, ale myślę, że czegoś większego. Prezydent miasta Koszalina wspiera kamp już od wielu, wielu lat, tak można powiedzieć, że od samego początku. To są konkretne kwoty, które finansowo przekazujemy. W tym roku była to kwota 40 tysięcy złotych na przygotowanie tego kampu, chociaż wiem, że budżet tej imprezy jest naprawdę przeogromny, także cieszymy się, że miasto Koszalin także może wspierać tak ważną imprezę, najważniejszą imprezę młodzieżową w Polsce letnią, bo jest tu przecież razem 700 dzieci z 44 zespołów z całego kraju. To jest na pewno promocja dla naszego miasta, bo przecież jednak dzieci przyjeżdżają tu od wielu lat z całej Polski. To są dzieci z Podkarpacia i z Małopolski, z Mazur, grają tutaj, zwiedzają Koszalin, zwiedzają nadbrzeże nasze bałtyckie, są w Mielnie. To myślę, że na pewno zawsze wracają do swoich domów, opowiadają o naszym pięknym mieście, o Koszalinie, opowiadają o tym, co zobaczyli w Mielnie, jakie jest morze i na pewno z rodzicami, jak nie za rok, za dwa, to może za kilka lat tutaj przyjadą.